Kryminalny kalendarz adwentowy. Okienko drugie. Ku pamięci Jolanty Eś i jej nienarodzonego dziecka. Cofamy się o 7 lat. Jest 2 grudnia 2016 roku. Położonych w zachodniej części województwa podkarpackiego Ropczycach panuje zimowa atmosfera, a wśród mieszkańców coraz częściej słychać rozmowy na temat tegorocznych świąt. Do Wigilii pozostały 22 dni. Ta szczególna atmosfera nie udziela się jednak wszystkim. W lesie na terenie powiatu Ropczysko-Sędziszowskiego trwają poszukiwania. Skuteczne. Funkcjonariusze odkrywają zwłoki, a sekcja potwierdza, że śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa. Cała historia zaczyna się kilka lat wcześniej. W Bobrowej Woli, niedaleko Dębicy, mieszka rodzina G. Małżeństwo ma 5 dzieci, 2 córki bliźniaczki oraz 3 chłopców. Najmłodsza z nich to uwielbiany przez wszystkich Grzegorz, choć właściwie nikt nie używa jego pełnego imienia. Zawsze nazywany jest Grzesiem. To pociecha wszystkich bliskich, przysłowiowe złote dziecko. Rodzina jest bardzo wierząca. Jedna z córek wyjeżdża do Włoch i zostaje tam zakonnicą. Grzegorz również jest bardzo zaangażowany w życie kościoła. Regularnie uczestniczy w pielgrzymkach do Częstochowy. W trakcie jednej z nich poznaje swoją przyszłą żonę, Marysię, która pochodzi z równie pobożnej rodziny. Razem z rodzicami i trójką rodzeństwa mieszka w Lubzinie. Po ślubie zamieszkują w tej samej miejscowości, zaraz obok rodziców kobiety i wkrótce na świat przychodzi ich pierwsze dziecko. Rodzina jest zachwycona wybrankiem Marii. Grzegorz nie pije, nie przeklina, jest niezwykle kulturalny, bardzo pobożny, pomaga żonie w opiece nad ich córeczką. Ponadto ma pasję, interesuje się fotografią oraz astronomią. Pracuje jako monter. Tylko jedna krewna ma z mężczyzną niezidentyfikowany problem. Otwarcie mówi matce Marysi, że jest w nim coś niepokojącego, że nie wie dlaczego, ale nie może go znieść. W 2012 roku Maria wraca do pracy, a w opiece nad dzieckiem zaczyna pomagać im Jola, jej młodsza, 22-letnia wówczas siostra. To drobna, brązowo-oka, bardzo energiczna młoda kobieta. Jest lubiana, aktywna w mediach społecznościowych. W tym czasie jeszcze się uczy i wciąż mieszka z rodzicami. Małżonkowie, którzy dojeżdżają do pracy do Dębicy, mają dla siebie coraz mniej czasu. To prawdopodobnie wtedy Grzegorz i Jola zbliżają się do siebie i nieoczekiwanie pojawia się między nimi uczucie. Mieszkający zaraz obok teściowie szybko zauważają zmianę w zachowaniu swojej młodszej córki i zięcia. Atmosfera gęstnieje. W domu coraz częściej dochodzi do awantur. Jedna z kłótni eskaluje tak bardzo, że konieczne jest wezwanie policji. Coraz więcej osób zaczyna więc zauważać, że w tej pozornie przykładnej rodzinie zaczyna się dziać coś niepokojącego. Rodzice Marii są jednak bardzo wierzący i nie wyobrażają sobie, że małżeństwo ich córki mogłoby się rozpaść. Pragną je uratować, zachować normalną rodzinę dla swojej wnuczki. Po licznych interwencjach padają obietnice o zakończeniu romansu. Jola wyprowadza się z domu. Młoda kobieta wynajmuje z koleżanką mieszkanie w Dębicy i znajduje pracę jako kasjerka w lokalnym sklepie. Wydaje się, że rodzinie udaje się zażegnać kryzys. Małżonkowie naprawiają swoje relacje i w 2014 roku Marysia jest w drugiej ciąży. Udaje im się również ukończyć budowę nowego domu, w którym zamieszkują razem z córką i synem. Wszyscy są przekonani, że relacja Joli i Grześka to już przeszłość. Kontakty Joli z rodziną są coraz rzadsze. Córkę odwiedza czasem rodziców, ale nie dzieje się to zbyt regularnie. Bardzo się od nich oddala. Małżeństwo nie kryje więc zaskoczenia, kiedy w maju 2016 roku Jola przyjeżdża do nich i już na pierwszy rzut oka widać,
że jest w zaawansowanej ciąży. Kobieta jest jednak oporna i nie odpowiada na większość zadawanych jej pytań. Nie chce zdradzić, kto jest ojcem jej dziecka, ani jakie są ich dalsze plany. Przyznaje tylko, że rozwiązanie przewidziane jest na koniec lipca. Niedługo po tych odwiedzinach kontakt z Jolą właściwie się urywa. Początkowo rodzice myślą, że córka nie chce z nimi rozmawiać. Ich relacje były raczej chłodne, kontakt już wcześniej mocno sporadyczny, a teraz jeszcze cała ta sytuacja z tajemniczą ciążą. Kiedy jednak nie mogą się do niej dodzwonić po planowanym terminie porodu, zaczynają szukać córki. To wtedy okazuje się, że jej współlokatorka widziała ją ostatni raz pod koniec maja. Dziewczyny nie były ze sobą jakoś szczególnie blisko, więc ta założyła, że Jola pojechała na dłużej do rodziców ze względu na zbliżające się rozwiązanie. W sierpniu rodzice zgłaszają się na policję i informują o zaginięciu Jolanty. Grzegorz i Maria wraz z dziećmi przebywają wówczas na wakacjach w Hiszpanii. Ze względu na ciążę Joli do sprawy szybko włącza się również prokuratura. Po sprawdzeniu polskich szpitali okazuje się jednak, że nikt taki nie trafił na porodówkę. Nigdzie nie ma więc poszukiwanej i nie ma też jej dziecka. Policja i prokuratura rozpoczynają śledztwo. Okazuje się, że zniknął również samochód zaginionej. Funkcjonariusze docierają do wyciągów z konta Joli, z których jasno wynika, że już po jej zaginięciu dokonano kilku wypłat. Co jednak dla śledczych zastanawiające, skorzystano z bankomatów, z których Jola nigdy wcześniej nie wypłacała żadnych środków, a dodatkowo wszystkich wypłat dokonano przy bankomatach bez monitoringu. Jolanta zerwała też kontakt z wszystkimi znajomymi, a ponadto od ponad 2 miesięcy nie korzysta z mediów społecznościowych, w których do tej pory była bardzo aktywna. Funkcjonariusze dopatrują się w tym pierwszych znaków, że kobiecie mogło się coś stać. Docierają również do pracodawcy Joli, który przyznaje, że kobieta ze względu na ciążę już od dłuższego czasu nie pojawiała się w pracy. Faktem jest jednak, że regularnie dostarczała kolejne zwolnienia lekarskie, a od jakiegoś czasu w dokumentacji występują braki. Nieoczekiwanie, 5 sierpnia mama zaginionej dostaje z numeru córki bardzo dziwną wiadomość o treści: wiesz dobrze, że nie zaginęłam. Sprzedałam swoją córkę, a twoją wnuczkę. Jestem surogatką. Pojawiają się tam zapewnienia, że Jola nie chce, by jej szukano, oraz pretensje, że rodzice zgłosili się na policję, co może skutkować dla niej problemami. Rodzice kobiety nie wierzą w to, że jest ona autorką tej wiadomości. Policja zleca więc treść SMS-ów do analizy, a eksperci, porównując je do standardowego sposobu komunikacji zaginionej, wykluczają, że mogła je sama napisać. Sprawa robi się więc coraz bardziej zawiła, a w grę może wchodzić nawet handel ludźmi. W związku z tym przejmuje ją prokuratura okręgowa w Rzeszowie, gdzie powołana zostaje specjalna grupa śledcza. Na efekty pracy kryminalnych nie trzeba długo czekać. Wkrótce typują oni bowiem 2 głównych podejrzanych. Pierwszym z nich jest kolega Joli z pracy, który okazuje się również współwłaścicielem jej samochodu. Policjanci ustalają, że około miesiąc po zaginięciu kobiety mężczyzna sprzedał pojazd. Nie udaje im się jednak w żaden sposób powiązać go z zaginięciem Joli. Drugi podejrzany to nie kto inny jak Grzegorz. Do funkcjonariuszy docierają informacje o jego romansie ze szwagierką. Śledczy spekulują na temat ciąży Joli. Skoro nikt nie wiedział, czyje to dziecko, to nie można było wykluczyć, że para nadal potajemnie się spotykała. Brakuje im jednak mocnego materiału dowodowego. W związku z tym nie stawiają mężczyźnie żadnych zarzutów i pozostają na wolności, ale śledczy nadal mocno się nim interesują. Podejrzenia policji odbijają się głośnym echem na relacjach rodzinnych. Teściowie Grzegorza zaczynają obwiniać go o zaginięcie córki, a atmosfera gęstnieje do tego stopnia, że zięć postanawia postawić między nimi mur.
i to dosłownie, stojące na tej samej działce domy odgradza betonowym ogrodzeniem. Przełom następuje 21 listopada 2016 roku. To właśnie tego dnia żona Grzegorza zgłasza jego zaginięcie. Kiedy zrozpaczona kobieta wraz z bliskimi publikują w mediach społecznościowych apele o pomoc w poszukiwaniach zaginionego, wychodzi na jaw, że kilka dni wcześniej na policji stawił się również szef mężczyzny, właściciel firmy ze sprzętem elektronicznym, w której był on zatrudniony. Okazuje się, że zgłosił kradzież towaru o wartości około 500 000 złotych. Funkcjonariusze bardzo szybko łączą te dwie sprawy i zaczynają poszukiwania. Grzegorza udaje się schwytać już 9 dni później. Wpada w zasadzkę przygotowaną przez policjantów niedaleko swojego domu rodzinnego w Lubzinie, choć przez cały czas od zaginięcia był bardzo ostrożny i nie korzystał nawet z telefonu komórkowego, ani nie płacił kartą. Planował ucieczkę za granicę, a w realizacji tego planu miały mu pomóc pieniądze zarobione na sprzedaży skradzionego sprzętu elektronicznego. Nie wiadomo, po co mężczyzna przyjechał w nocy do domu rodzinnego. Śledczy nie chcieli ujawnić jego motywacji ani zdradzić, czy była to jakaś policyjna prowokacja. Początkowo schwytanemu Grzegorzowi stawiane są dwa zarzuty: kradzież mienia firmowego oraz sfałszowania faktury. Szybko udaje się bowiem ustalić, komu mężczyzna sprzedał skradziony sprzęt i że oszukał nabywców i przekonał ich, że towar pochodzi z legalnego źródła, wystawiając fakturę na nazwisko jego rzekomej właścicielki. W trakcie przesłuchania przyznaje też, że wie, co stało się z Jolantą. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie udziela wówczas następującej informacji. Po przedstawieniu zarzutu kradzieży mienia znacznej wartości, Grzegorz G. zdecydował się na współpracę z prokuraturą i wskazał miejsce, w którym ukrył zwłoki Jolanty Eś oraz przyznał się do jej zabójstwa. W trakcie śledztwa mężczyzna zmienia jednak zeznania i utrzymuje, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Przyznaje, że kontynuował romans ze swoją szwagierką, ale wieść o jej ciąży niemiło go zaskoczyła. Był ojcem dziecka, ale nie chciał być z Jolantą. Mimo tego w maju wynajęli wspólne mieszkanie, do którego przenieśli większość rzeczy kobiety. Jola była w 30 tygodniu ciąży. Prawdopodobnie do końca wierzyła, że 34-letni Grzegorz zrezygnuje z małżeństwa z jej siostrą i wybierze wspólne życie z nią i ich dzieckiem. Pod koniec maja 2016 roku Grzegorz zabrał Jolę na randkę. W planie było oglądanie gwiazd oraz sesja zdjęciowa. Między kochankami doszło jednak do kłótni. Grzegorz utrzymuje, że wtedy kobieta spadła ze skarpy, a on ze strachu ukrył jej zwłoki. Dokładnie 7 lat temu, 2 grudnia 2016 roku, w lesie w Robczycach, około 8 km od rodzinnej miejscowości Joli, odnalezione zostało jej ciało. Grzegorz zakopał je na głębokości około 0,5 metra, a ziemię wokół polał środkami chemicznymi, aby odstraszyć zwierzęta. Zeznania mężczyzny o nieszczęśliwym wypadku szybko zostały jednak podważone wynikami sekcji zwłok. Jolanta Eś miała rozległe obrażenia głowy. Wystąpiły objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej. Spowodowana była ona krwotokiem z licznych ran i zachłyśnięciem się krwią do dróg oddechowych, co poskutkowało zgonem. Wówczas udaje się ustalić, że Grzegorz zadał kobiecie w głowę kilka ciosów połówką cegły, a następnie wbił jej nóż w szyję. Krew, która dostała się do dróg oddechowych ofiary, spowodowała uduszenie. Mężczyzna przez 4 dni woził jej ciało w bagażniku, a następnie wywiózł je do lasu i tam zakopał. Kiedy Jola już nie żyła, Grzegorz podszywał się pod nią, wysyłając SMS-y informujące o sprzedaży dziecka i o ucieczce za granicę. Zniszczył dowód osobisty i prawo jazdy swojej kochanki, a także przy pomocy kolegi sprzedał jej samochód oraz laptopa,
zarabiając na tym około 17 tysięcy złotych. Udokumentowany w raporcie z sekcji zwłok stan rozwoju płodu nie pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutu podwójnego zabójstwa. Badania potwierdziły natomiast, że Grzegorz był ojcem dziecka Jolanty. Mężczyzna jeszcze przed rozpoczęciem procesu próbuje uciec. Dochodzi do tego 17 marca, kiedy policjanci transportują podejrzanego z aresztu śledczego do sądu, gdzie ma się odbyć sprawa cywilna z jego udziałem. Było to zdarzenie niezwiązane ze śmiercią Jolanty. Chodziło o kwestie rodzinno-majątkowe. Po wyjściu z budynku sądu Grzegorz rzuca się do ucieczki. Policjanci jednak szybko reagują i oddają strzały ostrzegawcze. Po krótkim pościgu udaje się go zatrzymać. W związku z tymi wydarzeniami na właściwy proces do sądu w Rzeszowie zostaje doprowadzony w kajdankach na nogach i rękach oraz w asyście policjantów uzbrojonych w długą broń. Proces rusza w styczniu 2018 roku. Prokuratura nieco zwlekała z aktem oskarżenia ze względu na konieczność uzyskania opinii biegłych psychiatrów. Mieli oni potwierdzić, czy w chwili popełnienia przestępstwa Grzegorz G. był poczytalny. Dokument nie pozostawia jednak wątpliwości. Podejrzany był w pełni świadomy swoich czynów. Grzegorzowi zostają postawione zarzuty zabójstwa, kradzieży mienia ofiary, zniszczenia jej dokumentów, kradzieży mienia firmy o wartości ponad 500 000 złotych, fałszowania dokumentów, podszywania się pod swoją ofiarę i usiłowania wyłudzenia na jej rzecz pieniędzy od 2 osób oraz samouwolnienia, czyli próby ucieczki z więzienia. Na wniosek adwokata oskarżonego oraz pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, wśród których znajdują się m.in. rodzina ofiary, proces zostaje utajniony i w dużej mierze odbywa się bez udziału mediów. Prokurator zapytany o Grzegorza mówi: złożona postać, bardzo spokojny, grzeczny, kulturalny, opanowany, nigdy nie podnosi głosu, troszczy się o innych. Na pewno nie jest zdemoralizowany. I może to źle zabrzmi, ale jest ciepły w kontaktach z ludźmi. Interesuje się technikami fotografii, robi zdjęcia przyrody. Do tego jest otwarty i sprawia wrażenie erudyty. Ma też wysoką inteligencję emocjonalną i prawdopodobnie potrafi manipulować ludźmi. Po pierwszym procesie dodaje: z dnia na dzień okazywało się, że Grzegorz G. to co najmniej dwulicowy człowiek, z pozoru grzeczny i uprzejmy. Z czasem okazało się, jak bardzo dużo zła wyrządził wokół siebie. Wyrok zapada w marcu 2019 roku. Przewodniczący składu orzekającego zmienia kwalifikację najpoważniejszego zarzutu na zabójstwo z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Grzegorz G. zostaje skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Ponadto sąd pozbawia go praw publicznych na 8 lat. Zostaje również zobowiązany do zapłaty 250 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz każdego z rodziców swojej ofiary oraz zwrócenia im 17 tysięcy złotych, które ukradł Jolancie po jej śmierci, sprzedając należące do niej przedmioty. Grzegorz G. wnosi apelację. Sąd apelacyjny w Rzeszowie zmienia kwalifikację czynu na zwykłe zabójstwo, podtrzymuje jednak wyrok dożywocia oraz zasądzone środki karne. W grudniu 2006 roku rodzina Joli, zamiast przygotowywać się do świąt, była skupiona na przygotowaniach do pogrzebu. Brutalnie zamordowana, ciężarna Jolanta została pochowana 7 grudnia 2016 roku w Lubzinie. W kondukcie żałobnym uczestniczyła niemal cała wieś. Po ogłoszeniu wyroku zrozpaczeni bliscy odetchnęli z ulgą. Maria, siostra Joli oraz żona Grzegorza tuż po pochowaniu siostry wniosła pozew o rozwód.